Sawicka, witam Państwa ze studia w Ostrołęce. Gościem na placu Bema jest dziś dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Maria Samsel. Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Czy jeszcze w tym roku Forty Bema, a w zasadzie pomnik mauzoleum, będzie udostępniony zwiedzającym? Zostaną w tym roku zakończone prace, główne prace konserwatorsko-budowlane, dotyczące dwóch obiektów wpisanych do rejestru zabytków, czyli zabytkowych fortyfikacji i pomnika mauzoleum. I te prace pozwolą już na obejrzenie tego pomnika w takiej wersji, w jakiej on był zaprojektowany. Natomiast niestety jeszcze nie udostępnimy wnętrza pomnika mauzoleum zwiedzającym. Dopiero nastąpi to w drugim kwartale, na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Związane jest to niestety z opóźnieniem prac konserwatorsko-budowlanych. Ten projekt okazał się, zwłaszcza w tej warstwie technicznej, dosyć skomplikowany, mimo że wydaje się, że budynek jest dosyć prosty. To ten projekt jednak wymagał właśnie w tych pracach już ściśle technicznych jednak niezwykłej staranności. Pojawiły się zresztą, tak jak to zazwyczaj bywa w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków, pewne nieprzewidziane okoliczności, które wpłynęły na wydłużenie tych prac. Dlatego też przewidujemy, że te prace, które pierwotnie miały zakończyć się już w pierwszym maju, kwartale tak, w tego roku, to ich zakończenie nastąpi w październiku tego roku. No i my zostawiliśmy sobie na kilka miesięcy tego czasu, który jest niezbędny na i ogłoszenie przetargu, ale także i wykonanie całej aranżacji wnętrza, montażu multimediów, montażu wszystkich zabezpieczeń. I to zostaje nam właściwie ta najprzyjemniejsza część pracy, ponieważ tym się zajmujemy na co dzień. Muzealnicy tym się zajmują na co dzień. I tutaj, mimo że już mamy oczywiście przygotowany materiał dotyczący wystaw, to jednak jeszcze wymaga to doszlifowania ta praca, ale przede wszystkim musimy wyposażyć całe wnętrze w ekspozytory, gabloty, multimedia. Ale jak widać, prace postępują, bo o tym mówią wszyscy ostrołęczanie. Często dziennikarze pytają, co tam się dzieje na tych fortach Bema, czyli jest zainteresowanie. Wcześniej zostały usunięte topole, bo jednak to miejsce było bardzo zaniedbane. Teraz już widać tą bryłę budynku. Też ostatnio przejeżdżając właśnie ulicą Warszawską, widziałam, że już są montowane figury. Nie wiem, czy to tylko jakaś taka fasada, przygotowanie, rusztowanie do tych figur, czy już te figury wojów, które pierwotnie były zaprojektowane, które miały w tej pierwotnej bryle pomnika stanąć, czy to te figury są? Tak, to są te figury, które zostały wykonane przez artystę rzeźbiarza wyłonionego w drodze konkursu przez prodziekana Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pana Macieja Aleksandrowicza. Te rzeźby zostały już, one były gotowe do montażu w maju, jednak z uwagi na tempo tych prac budowlanych i jednak konieczność synchronizowania różnych etapów tych prac, niestety nie można było tych rzeźb zamontować. Dopiero w chwili montażu płyt elewacyjnych, które jakby będą stanowić o wyglądzie całego pomnika mauzoleum, możliwy jest teraz montaż tych rzeźb. One stoją już przed fasadą pomnika po obu stronach wejścia. Korekta lokalizacji to będzie dosłownie kilka centymetrów, więc one rzeczywiście będą stały w tym miejscu, w którym w tej chwili można je zobaczyć. Natomiast będą dosunięte do samej bryły pomnika, do ściany. Po montażu takich specjalnych elementów, które były zaprojektowane przed wojną i które również zostały wykonane w tej chwili, dowiezione, dostarczone na teren budowy. We wtorek odbędzie się montaż tych elementów i wtedy te rzeźby rzeczywiście co do 1 mm będą ustawione przed fasadą pomnika. W tej chwili przed nami jest taki najbardziej trudny etap prac konserwatorsko-budowlanych, związany z montażem ogromnych płyt elewacyjnych. Tych płyt, które, no, taka była zaprojektowana technologia do tej pory, wydaje mi się, że w Ostrołęce żaden budynek w takiej technologii nie powstał. Gotowe płyty elewacyjne z betonu architektonicznego zostały wykonane w Ełku.
Jedna z tych, jedna taka płyta waży około 7 ton, a ma wymiar 9 na 3 metry. Są to więc ogromne elementy, które będą wieszane na specjalnych kotwach. Musi być do tego odpowiedni dźwig, są to ogromne elementy. Ale właśnie taki był zamysł architektów, aby te płyty były wykonane właśnie z betonu architektonicznego i montowane jako gotowe elementy. Między innymi dlatego, żeby uzyskać taki efekt monumentalności. W końcu jest to pomnik, mauzoleum i właśnie takie ma być takie wrażenie zwiedzających, że oglądają pomnik, mauzoleum, a jakiś zwykły budynek kubaturowy. Także wszystko, jeśli chodzi o projekt, zostało dokładnie przemyślane, opracowane, uzgodnione. Ale teraz wcześniej, na etapie projektowania oczywiście, jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na te prace. I sama technologia i projekt w szczegółach musiał być zaakceptowany i taką akceptację uzyskaliśmy od kierownika delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż chciałam przypomnieć, że ten pomnik mauzoleum został w 1991 roku wpisany do rejestru zabytków, stąd musimy przestrzegać wszystkich wymogów określonych rozporządzeniami ministra, wszystkich wymogów, które wiążą się z odpowiednim reżimem wszystkich prac budowlanych. Nie tylko polega to na tym, że muszą je wykonywać osoby, które mają odpowiednie uprawnienia, ale na każdym etapie, zarówno i projektowym, jak też i wykonawczym, musimy tutaj być w stałym kontakcie z konserwatorem zabytków, wszelkie szczegóły uzgadniać. Bo te prace nie obejmują tylko i wyłącznie budowy pomnika mauzoleum, a w zasadzie kończenia budowy tego pomnika, bo również chodzi o całą rewitalizację fortów Bema. Tak, do rejestru zabytków wpisane są dwa obiekty, pomnik mauzoleum i zabytkowy fort carski ziemny z końca XIX wieku. Jest to unikat w skali Polski. My dopiero tak naprawdę dowiedzieliśmy się, jaką wartość mają te obiekty po szczegółowych badaniach porównawczych, historycznych i po takim opracowaniu konserwatorskim wykonanym przez pracowników Zakładu Konserwacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalistów od zabytkowych fortyfikacji. I po przygotowaniu tego programu i właściwie takiej ogromnej pracy badawczej, naukowej, włożonej w to opracowanie, tak naprawdę dowiedzieliśmy się, jaką wartość mają te obiekty i tym bardziej utwierdziło nas to w przekonaniu i tutaj byliśmy bardzo zdeterminowani w tym, aby ten projekt zrealizować, aby pozyskać pieniądze, bo często mijając na co dzień ostrołęczanie, czy nawet pracownicy muzeum, mijając te obiekty, dwa i pomnik i fort, przechodząc koło tego, przejeżdżając, to nam spowszedniało. My nie widzieliśmy właściwie, jakie to obiekty, a dopiero osoby z zewnątrz, które dokonały wiedzy porównania... Wiedzy też nie mieliśmy. Tak, i wiedzy nie mieliśmy. Dokonały porównania w skali całego kraju i jak gdyby tutaj takiego przewartościowania dla nas w pewnym sensie tych obiektów. Dopiero wtedy tak naprawdę wiedzieliśmy, że warto realizować ten projekt i chociaż oczywiście wiedzę merytoryczną muzealnicy w Ostrołęce mieli, bo my widzieliśmy, jakie to są obiekty, znaliśmy ich historię, natomiast tutaj nie mieliśmy porównania w odniesieniu do innych tego typu obiektów w Polsce. No i tutaj nas to jakby utwierdziło w tym przekonaniu, że warto walczyć o te obiekty, warto zdobyć pieniądze i warto podjąć trud realizacji tego projektu, bo niewątpliwie wymaga to i takiej wiedzy merytorycznej, cierpliwości, pokory trochę, ale myślę, że warto było i na pewno po zakończeniu już wszystkich prac, po udostępnieniu tego obiektu zwiedzającym, nie tylko ostrołęczanom, myślę, że taką opinię chyba podzielą wszyscy. Powiedzmy jeszcze, co będzie zawierał ten pomnik? Jakie będą wnętrza tego obiektu? Przede wszystkim my kończymy budowę tego pomnika mauzoleum po ponad 80 latach, bo sam projekt wyłoniony w drodze konkursu powstał już w latach 30. przed II wojną. Oczywiście w takiej formie ten pomnik nigdy nie został zrealizowany, nigdy nie dokończono jego budowy, a mówiąc językiem potocznym, to z czym mieliśmy do czynienia przed kilkoma laty, to był taki stan surowy, otwarty. I na tyle niestety otwarty, który niestety skutkował też dewastowaniem tego obiektu, bo nie było żadnych zabezpieczeń, nie było instalacji wewnętrznych,
było miejsce tylko na świetnik, natomiast obiekt nie był zadaszony, warunki atmosferyczne i niestety ludzie też dokonali dewastacji tego obiektu. My wprowadzamy tam wszystkie niezbędne instalacje i poza funkcją, tą, która była przewidziana przed wojną, funkcją pomnika mauzoleum, w którym spoczywać będą szczątki żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką. Bo tak będzie i teraz. Tak, oczywiście. To poza tym dopisujemy jeszcze, czy nadajemy temu w tym obiekcie jeszcze funkcję dodatkowo muzealną, ale jest to funkcja ściśle związana z pierwotnym przeznaczeniem, czyli poprzez wystawy, poprzez multimedia my opowiemy o tej bitwie i właśnie o tych bohaterach, którzy spoczywać będą w krypcie pomnika mauzoleum. Także i zarówno krypta pomnika mauzoleum z sarkofagiem poległych w bitwie, jak też i ta część muzealna będą stanowiły jedną spójną całość. I na pewno będzie to obiekt na mapie Mazowsza, być może i w Polsce, wyjątkowy. Ponieważ przed wojną powstawały takie pomysły, projekty budowy właśnie mauzoleów poświęconych bohaterom, czy to wojny 20 roku. Zresztą one nigdy nie były zrealizowane, czy choćby taki pomysł budowy mauzoleum bohaterów bohaterów bitwy pod Komarowem. Jednak te pomysły nigdy nie zostały zrealizowane. Ostatnio pojawiają się takie informacje, że odżyły te pomysły różnych grup społecznych, inicjatorów budowy takich pomników, inicjatyw przedwojennych i w tej chwili organizowane są zbiórki, pewne inicjatywy społeczne, które mają na celu właśnie zrealizowanie tych przedwojennych pomysłów. Pomysł pomnika mauzoleum w Ostrołęce był realizowany przez ponad 80 lat, ale doczekał się szczęśliwego zakończenia. Czy w budynku tym również będą odbywać się lekcje historii? Zajęcia z młodzieżą szkolną? Tak, tak. Przygotowywany jest projekt i oferta edukacyjna. Mamy nadzieję, że forma tej oferty trafi do młodych ludzi, zainteresuje młodych i Ostrołęczan, i mieszkańców tutaj Mazowsza i naszego regionu, bowiem w oparciu o te zbiory, które my posiadamy, o przebadane archiwa, przygotowaliśmy różne, mówiąc językiem potocznym, atrakcje, ale oczywiście tutaj jako muzealnicy też stoimy na straży tego, aby to miało odpowiedni poziom merytoryczny, aby nie spłycało historii, ale przekazywało rzetelną wiedzę historyczną na temat tego, co działo się ponad 180 lat temu w Ostrołęce i przede wszystkim mam nadzieję, że to się przyczyni do takiej podtrzymywania tej pamięci zbiorowej, pamięci historycznej, bo przecież wiemy, ile w Ostrołęce jest miejsc, pomników związanych z tą bitwą i ta przestrzeń Ostrołęki jest naznaczona tymi wydarzeniami. My postaraliśmy się o połączenie takiego dwóch czynników wizualizacji czasu i przestrzeni. I właśnie mamy nadzieję, że to, co zaproponujemy w tej części muzealnej pomnika mauzoleum, przyczyni się nie tylko do pogłębienia wiedzy historycznej, zwłaszcza młodego pokolenia, ale także będzie to w na tyle atrakcyjnej formie, że zapewni nam to zwiedzających. Czy z perspektywy czasu, Pani zdaniem, warto było się podjąć tak karkołomnego zadania? Na pewno tak. To była jedyna szansa dla tego obiektu, czy dla tych obiektów, choćby ze względu na finanse, jakie okazały się dosyć duże, bo sam... Około 9 milionów. Wartość pierwotna tego projektu to było 8 milionów 139 tysięcy. Ta wartość później zmalała w wyniku postępowań przetargowych, bo zawsze to są oszczędności, które zmniejszają wartość projektu. Natomiast 5 milionów 233 tysiące pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2 miliony 600 tysięcy to jest dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. I jeśli chodzi o wartość tej inwestycji, taką finansową, to wydaje mi się, że samorządy na tych niższych szczeblach, czy samorządy powiatowe, gminne, czy takich miast jak Ostrołęka, raczej nie udźwigałyby taki ciężaru finansowego realizacji tego projektu. Natomiast już na tym szczeblu wojewódzkim to są większe budżety i tu była większa możliwość pozyskania środków finansowych. My w muzeum mamy przekonanie, że wykorzystaliśmy tę szansę dla tych obiektów. Szansę, która gdyby ktoś nie sięgnął po te pieniądze, z całą pewnością byłaby bezpowrotnie stracona. A budynek prawdopodobnie by niszczał.
Najprawdopodobniej no, by się tak stało, może ktoś by kiedyś odważył się i zdobył pieniądze na rewitalizację tego. Natomiast wydaje mi się, że rzecz nie tylko tkwi i nie tylko dotyczy tej sfery finansowej, bo oczywiście bardzo ważne w tym wszystkim są pieniądze, ale ważny jest sam pomysł. Co z tym obiektem zrobić, jak go zagospodarować, jak wykorzystać sensownie, żeby służył no nie tylko oglądaniu samemu z zewnątrz, bo zazwyczaj tak się ogląda pomniki, ale żeby także pełnił też tę funkcję edukacyjną. I wydaje mi się, że tutaj w muzeum wypracowaliśmy taki pomysł, który okazał się spójnym pomysłem, zgodnym ze wszelkimi strategiami, zarówno i strategią rozwoju Ostrołęki, jak i województwa. Podparliśmy się tutaj oczywiście pisząc wniosek aplikacyjny stosownymi dokumentami. No i na 200 złożonych wniosków 55 zostało, znalazło się na liście rankingowej. Nasz wniosek był na 5. miejscu, czyli w tym pomyśle całym dostrzeżono jednak pewne wartości i dzięki temu sam projekt uzyskał dofinansowanie, a też chciałam przypomnieć, że my startowaliśmy w konkursie i do tej pory jak gdyby ten cały projekt realizowany jest trybem konkursowym, nie jest na liście projektów kluczowych, a to się wiąże z narzuceniem pewnych też rygorów, terminów no i pewnymi no, dużymi obowiązkami dla beneficjenta takiego, jakim jest muzeum, a porównując budżet nasz roczny do budżetu samego projektu, no to rzeczywiście mogę powiedzieć, że podjęliśmy się chyba dosyć dużego zadania, no ale absolutnie nie żałujemy tego. Może to też jest taka powinność wobec tych Ostrołęczan, którzy zainicjowali to całe przedsięwzięcie, tych Ostrołęczan, którzy pamiętali wydarzenia jeszcze przed wojną, którzy też pamiętali chociażby z przekazów ustnych to, co się działo na Błoniach Nadnarwiańskich i którzy mieli taką misję do tego, żeby w jakiś sposób uhonorować tych naszych bohaterów. Tak, jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości na fortach powstała kapliczka. Ona była zbudowana przez Ostrołęczan. Później w okresie międzywojennym powstał Komitet Budowy Pomnika Mauzoleum Bohaterów Poległych w Bitwie pod Ostrołęką. Temu komitetowi przewodził starosta ostrołęcki. I wtedy były rozprowadzone takie cegiełki, które my w zbiorach mamy. Cegiełki po jednej stronie był widniał projekt, koncepcja właściwie architektoniczna tego pomnika mauzoleum autorstwa Borysa Zinserlinga i Romualda Zerycha, a na drugiej stronie, tak jak na każdej pocztówce, był podpis. I to była cegiełka sprzedawana wtedy po 50 groszy. My mamy w zbiorach te cegiełki z oryginalnymi czerwonymi pieczątkami komitetu, właśnie, który czuwał nad budową tego pomnika mauzoleum. I to jest właśnie cały paradoks historii, że ponad 80 lat temu rozpoczęto budowę tego pomnika właśnie pozyskując środki w ramach zbiórki społecznej, sprzedając cegiełki po 50 groszy, znajdując nabywców na te cegiełki, a my ponad 80 lat później kończymy budowę tego pomnika z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I tutaj chyba powtórzę za profesor Marią Janion. Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Gościem na placu Bema była dziś Maria Samcel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu i oczywiście zapraszamy w przyszłym roku do odwiedzenia Muzeum na Fortach Bema.